Jestem zaszczycony tą nagrodą. Muszę powiedzieć, że człowiek roku po 30 latach pracy w branży logistycznej, no to jest jakieś takie wyróżnienie, które napawa mnie jakąś dumą i też pokorą do przyszłego działania, do dalszego rozwoju organizacji. Także chciałem podziękować tutaj zarówno Kapitule, jak i wydawcy Rzeczpospolitej, bo wydaje mi się, że robi tutaj doskonałą pracę dla branży logistycznej, naświetlając różnego rodzaju problemy, z którymi branża się boryka, chociażby te, które były omawiane chyba w drugim panelu związanym z pakietem mobilności i dostosowaniem polskich przepisów do tego pakietu. No, patrzymy z dużym niepokojem na to, co się dzieje i w jaki sposób te regulacje dopasowują się do rynku. Także mamy nadzieję, że nagłośnienie tych problemów przyczyni się do tego, że w końcu uda się wypracować jakiś kompromis, który pozwoli tej branży dynamicznie się rozwijać przez kolejne lata. Bo tak jak było wspomniane, jesteśmy jednym z liderów, jeśli chodzi o flotę przewozową w Europie i chcielibyśmy, żeby tak pozostało. Jeśli chodzi o organizację, to rozwijamy się bardzo dynamicznie i muszę powiedzieć, że ten miliard, do którego zmierzaliśmy przez ostatnie kilka dobrych lat, wydaje mi się, że przekroczymy drugi miliard znacznie szybciej niż pierwszy, więc ktoś powiedział, że najtrudniej jest zrobić ten pierwszy miliard, czy też pierwszy milion, a później już idzie z górki. Także obroty grupy już za pierwszy kwartał wyniosły ponad 100 milionów euro, co wróży nam, że powinniśmy sięgnąć blisko 2 miliardów już w ciągu 2 lat. Także dziękuję wszystkim swoim kolegom zaangażowanym. Mam tą przyjemność, że pracuję w organizacji z moimi dorosłymi synami i oni też wykazują mocne zainteresowanie do tego biznesu i są chętni, żeby rozwijać biznes na kolejne pokolenie. I też mam nadzieję, że ku chwale całej branży logistycznej i całej branży i całej gospodarki.